Witam Was bardzo serdecznie. Chcę się zgodnie z tytułem odwołać do spektakularnego, jakby nie było jednak, wydarzenia dotyczącego sprawy UFO. Ta informacja kilka dni temu obiegła praktycznie cały świat i również polskie media mainstreamowe odnotowały ją, trzymając się tej narracji, jaką zafundowali nam przedstawiciele wojskowego establishmentu, chociaż to już się niższy poziom. Którzy wreszcie dali pewien oficjalny komunikat, chociaż nie dlatego, że na stronach internetowych to publikowali, tylko serwis internetowy o to poprosił, tych z amerykańskich serwisów, by wypowiedzieli się na temat znanych już wcześniej, opublikowanych w 2017 roku przez taki portal związany z taką organizacją, która nazywa się tak bardzo ładnie, to The Stars Academy of Arts and Science, czyli taka, powiedzmy, Akademia Sztuki i Nauki, taka gwiezdna, można powiedzieć, tak, w wolnym tłumaczeniu, generalnie klasyfikowana jako portal, jako organizacja zajmująca się tak zwanymi teoriami spiskowymi. I nie chodzi o to, żeby kilka dni po tym fakcie jeszcze raz za nimi wszystko zrekonstruować, chociaż te kilka podstawowych rzeczy przypomnimy, tylko żeby zadać sobie pytanie, czy te w sumie marne i śmieszne z punktu widzenia tego, czym dysponujemy jako ufolodzy w skali świata, jeśli chodzi o nagrania tak zwanych niezidentyfikowanych obiektów latających, że te trzy nagrania, które są zaprezentowane, najpierw były przez tą organizację jako pewna forma wycieku, wtedy nikt temu nie zaprzeczył i nawet New York Times zaczął też o tym pisać, jakby namówił też niektórych pilotów z tych trzech różnych wydarzeń, żeby coś opowiedzieli o tym, jak było naprawdę. I to też wtedy było w mediach dosyć szeroko i gęsto. Rzecz polega tym, że te nagrania niczego nadzwyczajnego nie pokazują i nie na tym problem, że one są, gdyby je ocenić wagę tego, co widać w tej klasyfikacji, dość skromnie. One uzyskały w tej nomenklaturze wojskowej, tu mamy do czynienia z marynarką wojenną. Też zastanawiam się, że z tych wszystkich rodzajów sił zbrojnych, a jest ich kilka w Stanach Zjednoczonych, łącznie z kosmicznymi przecież, które jeszcze ostatnio powołał, czy nominował w jakiś tam etap ich tworzenia Trump, czy miał nominować. To akurat marynarka wojenna została upoważniona, pozwolono jej, aby stwierdzić, że oto nagrania, które wyciekły, po pierwsze są autentyczne, a po drugie przedstawiają obiekty, które oni nie są w stanie sklasyfikować, czym one są. To już jest bardzo dużo w ogóle, że wojsko mówi takim językiem. Mówię, te nagrania dostały takie, powiedzmy, swoje ksywy, jakieś synonimy, FLIR-1, Gimbal i Go Fast. Troszkę nawiązujące do, powiedzmy, tego, co widać, szczególnie ten Go Fast, prawda? Uciekający czy biegnący szybko, lecący szybko. Większość z Was, którzy się interesują tą tematyką, te materiały już obejrzała. Pokazały je w zasadzie portale, i o tym była mowa choćby w TVN24, w TVN Fakty, w TVP Info, w Onecie, na Gazeta.pl. Według mnie bardzo też dosyć dokładnie właśnie opisuje i tak dużo szczegółów podaje, kto, gdzie, co i jak. Nawet najwięcej tam, wydaje mi się, żeśmy wyczytali. Ta historia polega na tym, że ten portal, o którym wspomniałem, miał za współpracownika kogoś, kto pracował jako analityk w Pentagonie i on już w 2017 roku tam im takie materiały po prostu przekazał. One generalnie mają taki status, że one są niejawne i nie były przeznaczone do publicznego pokazywania. Ale ponieważ wyciekły, nikomu sprawy o to nie słyszę, żeby zrobiono. Człowiek, który przekazał temu portalowi, zrobił to, portal to opublikował, za tym poszły pewne medialne reakcje, no i minęło troszkę czasu, bo jednak to już 2 lata i w zasadzie do tego oficjalnego stanowiska armii amerykańskiej nie było. Konkretnie chodziło o marynarkę wojenną, bo te źródło, skąd pochodziły te trzy nagrania, były akurat z tego rodzaju sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych. I teraz mówię o tym, że nie to jest ważne, co na nich widać, albo w sumie nie aż tak wiele widać i mnóstwo jest innych nagrań, bardzo zresztą wiarygodnych, które też i wypuściło wojsko w dawnych czasach lub też pewne kręgi władzy. I też społeczeństwo je mogło zobaczyć i jakby z tego potem nic nie wynikło. Ja specjalnie w tytule tej audycji
dałem UFOs It Has Begun. To jest tytuł filmu, który ja jako jeden z pierwszych w ogóle filmów o UFO, takich poważnych filmów obejrzałem. To było na początku lat 90., a film pochodził w sumie z końcówki lat 70. I był filmem sygnowanym zarówno przez NASA, jak i właśnie występowali tam oficerowie służb specjalnych, a nawet przedstawiciele wojska amerykańskiego, omawiając niezwykle ciekawe przypadki manifestacji UFO i doświadczeń, a niektóre nawet bardziej ekstrawaganckie niż te, które zobaczyliśmy teraz na tych nagraniach. A wtedy właśnie możemy powiedzieć, ci, którzy są w establishmencie za tym, by nastąpiło to słynne disclosure, to ujawnienie, prawdopodobnie testowali, w jakim zakresie można społeczeństwu amerykańskiemu przekazać po prostu tą prawdę o UFO w takim właśnie poważnym filmie, który by nosił ten tytuł UFOs It Has Begun. To się rozpoczęło już dużo wcześniej, to wszyscy wiemy, de facto po II wojnie światowej rozpoczęło się tak na poważnie. I tutaj odnotowaliśmy oczywiście sporą oglądalność tego filmu, odbył się dość szerokim echem wśród ludzi, którzy się tym interesują, ale nic z tego nie wynikło, żadnej rewolty, rewolucji, żadnego żądania przesłuchania w kongresie ważniejszych ludzi, władzy, którzy mogli mieć z tym styczność, przecież nie było, jeśli chodzi o społeczne reakcje. I tak się sączyło. Potem był, pamiętam, niesamowicie ważny program w Stanach Zjednoczonych, też jedna z tych największych stacji sieci telewizyjnych puściła, też bardzo mocno sygnowany i powiązany z władzami film, czy program taki UFO, tam był chyba Cover Up, właśnie chodzi o ujawnienie, ukryta prawda. Pamiętam, że tam był pokazano po raz pierwszy anatomiczną budowę obcego z tej, powiedzmy, klasyfikacji tak zwanych szaraków. EBE-1, EBE-2 to były takie informacje przekazywane przez jakoby, powiedzmy, jakiegoś agenta służb specjalnych, który gdzieś tam pod przykrywką jakąś przekazał. Myślę, że to był kontrolowany przekaz, takie rzeczy się robi co jakiś czas. Z tych różnych sytuacji, gdzie establishment, wojsko szczególnie stykają się i to potem o tym coś można się dowiedzieć, jest bardzo dużo. No, najbardziej słynne archiwum, jakie jawnie ujrzało światło dzienne, to jest archiwum brytyjskiego Ministerstwa Obrony. Pamiętacie, lat temu już się uzbierało, nie wiem, 8-10, 6-10, bo ja już tak czasami tracę tę orientację czasową, kiedy oni po prostu publikowali, to też było w transzach, zasoby, nie wszystkie, to jasne, Ministerstwa Obrony Narodowej Wielkiej Brytanii. Tam dużo na ten temat mówi Nick Pope, który tam jako taki cywilny trochę pracownik pracował jako analityk przy tych badaniach UFO. Słuchajcie, dziesiątki lat. De facto tysiące raportów. Konkluzja, to nie zagraża bezpieczeństwu Wielkiej Brytanii, bez odniesienia się, ale co to jest, po co to w ogóle jest. Teraz waga tego, ja tu chciałem mówić o wadze tego, nie żeby tutaj dokładowo, mógłbym to spokojnie zacząć czytać jeszcze raz, albo z pamięci parę rzeczy zapamiętałem, gdzie w tych nagraniach pierwszy, drugi, trzeci, co tam widać. Bo jak powiedziałem, za dużo nie widać. Taki w tym ostatnim Go Fast nagraniu, to są nagrania z 2004, 2000, pamiętam, to chyba 14, tak, siebie rozpięte. To jest według mnie nawet mniej niż szpilka Góry Lodowej tego, co ma wojsko, co ma armia, tego, co mogą mieć jeszcze głębiej schowane struktury tajne, które są ponad tym wszystkim jeszcze badające i kontrolujące i zarządzające jakby całym tym obszarem kontaktu z obcymi, na ile Majestic 12 działa ciągle jeszcze, oczywiście w nowym składzie niż ten, który pierwotny poznaliśmy w latach, w sumie, no to było, jak to ujawnił chyba Stanton Friedman i jeszcze takich paru innych ludzi, to były lata 80, tak, kiedy ten skład wyszedł na jaw, ten tradycyjny. Zwracam uwagę na to, co się stało. Po pierwsze, w jaki sposób media to opisały i widać, że, jak powiedziałem, utrzymały ten ton poważności, bo jeżeli po tych 2 latach w sumie, kiedy te materiały się w ogóle ukazały, bez żadnego komentarza ze strony przedstawicieli sił właśnie zbrojnych, a tym razem jest konkretny człowiek, ma nazwisko, imię, tak, Joseph Greidischer, zastępca szefa marynarki wojennej USA do spraw operacji morskiej. Oni tam mają tych, słuchajcie, zastępców, szefów, podszefów, a to jeszcze rzecznik prasowy ponoć, więc jeszcze nie wiadomo do końca, czy aby gazeta tu czytam, raczej mi mówi, pisze, że to jest jak rzecznik prasowy, zastępcy szefa, a nie sam zastępca szefa. Więc już nie wnikam w to, bo to trzeba by sprawdzać. Nie tym jest też moje teraz zadanie. Wróciłem po kolejnych podróżach po Polsce i tylko wyłapuję takie, co ważniejsze rzeczy. To, że oni to przyznali w ten sposób, nazwali to nieznane, powiedzmy, zjawiska powietrzne,
Świadomie nawet ten gość, ten Joseph Gradisher, mówi o tym, że nie używa się tego pojęcia UFO, tłumacząc, że to jest bardziej adekwatne do tego, z czym mamy do czynienia, że to jest zjawisko powietrzne. Uważam, że jest głębszy sens tego, że świadomie wprowadza się do obiegu publicznego to pojęcie, które dalekie jest od UFO, ponieważ pojęcie UFO jest tak naznaczone przede wszystkim gigantyczną aktywnością niezależnych badaczy i populatorów tego zagadnienia, że oni woleliby, żeby ta narracja, którą mają uprawiać kręgi władzy, była ich narracją, również semantycznie opierającą się o ich pojęcia. To, co teraz się stało jako jeden z kolejnych takich elementów tego ujawniania, w mojej ocenie jest oczywiście świadomym przyzwoleniem. To, że tam jacyś dziennikarze niezależni z portalu tego, że tam jakiś analityk, że pilotom można było się niektórym wypowiedzieć, to wszystko była mniej lub bardziej cicha zgoda tych, którzy zarządzają najważniejszą sprawą, przed jaką stoi ludzkość, a więc przed zderzeniem się z prawdą, że obcy są na naszej planecie i to w bardzo zaawansowany sposób obserwują, a nawet ingerują w naszą rzeczywistość. Tutaj to posunięcie w tych kręgów władzy, bo to nie jest cała władza, tam ten prezydent cały Trump, to on tam, czy tam ten cały Clinton wcześniej, to są takie według mnie małe pionki w tym wszystkim, naprawdę małe pioneczki, niewiele o tym, niewiele rozumieją z tego, o co chodzi, niewiele według mnie wiedzą, a nawet jak poinformowali, to ruchu żadnego nie wykonają odważnego, bo nie oni te sznurki pociągają, za te sznurki pociągają, o co chodzi w tej grze o ziemię. Natomiast jeżeli pozwolono, to po to, żeby oswajać ludzkość przed tym faktem i choćbyśmy czarowali na tysiąc sposobów i przeklinali czy krzyczeli, tak czy inaczej, prawda o UFO, o tym, że oni tu są, ja tu UFO traktuję, nazwa mówi, to jest niezidentyfikowane, ja pod UFO przede wszystkim przyjmuję kwestię aktywności inteligencji pozaziemskich, czy powiedzmy nie naszych, nieziemskich. Że to jest po prostu gra, której celem jest przejęcie kontroli nad tym procesem ujawniania. Ponieważ przez te wszystkie lata duża część społeczeństw, praktycznie całego świata, ma świadomość, że istnieje ten problem i wierzy lub wie, my raczej mówimy, że wiemy niż wierzymy, że to jest, że to istnieje realnie, że teraz gdyby doszło nagle do takiego niekontrolowanego ujawnienia prawdy, to cała wściekłość, cała po prostu taka szok poznawczy, jaki by miał miejsce, nie ma co do tego wątpliwości, że miałby miejsce, po prostu zwróci się przeciwko establishmentowi, przeciwko władzy, no bo jak to, przez tyle lat oni to ukrywali? Przez tyle lat robili z durni wszystkich tych badaczy, czasami pasjonatów, pojedynczych naukowców, wszyscy, którzy się ośmieszali zjawisko UFO, to są dopiero idioci w tym kontekście, jak to zostanie ujawnione, że to po prostu ta piramida, ta klepsydra całkowicie się odwróciła w drugą stronę, po prostu to by ich pogrążyło, że kłamali po prostu, ilość osób zostało ośmieszonych, ile osób zamordowano w imię tajemnicy, ile zła uczyniono, ile osób zostało porwanych przez różnego typu segmenty tego zjawiska UFO, czy przez część tych ufonautów, te porwania były na masową skalę, ile cierpienia ludzie doznali. I teraz nagle się okazuje, że to jakby tak wyszło, więc oni do tego nie chcą dopuścić. Oni od początku wiem, że mieli swoją politykę, najpierw totalnego ukrywania, ale jak się już tak coraz mniej daje i nie ma to większego sensu, ponieważ nas, tych wszystkich niezależnych badaczy, są tysiące, tysiące, w ogóle ludzi, którzy nie że badają, przecież oni wiedzą, przecież to jest, oni są, oni muszą badać w ogóle. Więc oni czują pismo nosem, oni sobie zdają sprawę z wagi zagrożenia nie ze strony UFO, bo to mniej więcej wiadomo, o co tu może chodzić, tylko zagrożenia ich władzy, ich pozycji w systemie, w społeczeństwie, ich pozycji, jakie mają dzisiaj, kontrolując praktycznie całą naszą nację, mając taką przewagę informacyjną i też technologiczną, bo mnóstwo technologii wziętych jest od obcych przecież, na różnych zasadach zresztą, czy kradzieży, czy kontraktów. Kradzieży są sobie oczywiście. Dlatego zwracam uwagę na ten aspekt, że w ten sposób wrzucając tą narrację, społeczeństwo, my wszyscy nagle, wow, media, na poważnie. Kiedy dziennikarz TVN, chyba to było w TVN Fakty, tak, Wroński, pan Wroński, jak dobrze pamiętam, czy tak, może przekręcić troszkę nazwisko, czy Wrona, przepraszam, znany dziennikarz, gdzieś tam na tle tych takich anten, które tam
wiesz, wysyłają w kosmos te sygnały, to są bezsensowne akcje, tam szukają tysiące, setki tysięcy milionów lat świetlnych od Ziemi, a tutaj aż huczy i buczy od aktywności tych pojazdów pozaziemskich. Więc w ogóle to śmiech i kompromitacja totalna oczywiście tych wszystkich domorosłych naukowców, którzy tam szukają daleko, a pod nosem nie widzą, co się dzieje. I to, że on tam stoi na tle tych anten i na końcu daje taki komentarz, który, powiem wam szczerze, właśnie to mnie też poruszyło. Że w tym komentarzu padło wręcz, no albo mamy do czynienia, skoro wojsko mówi, że nie wie, co to jest, to w takim razie może jednak prawdą jest, że UFO istnieje, tak, że jest. UFO czytaj jako jednak pewien czynnik inteligentny, pozaziemski, chociaż nazwa logicznie mówi, to jest niezidentyfikowane, ale wszyscy nauczyliśmy się kojarzyć to po prostu z pojazdami obcych, czyli istot pozaziemskich. I to, muszę wam powiedzieć, jest takie signum temporis. To jest pewien znak czasu. To w tym UFO Sighthez Began, w tym haśle, sprzed tyle lat temu był ten film, kiedy też część może tych ludzi spodziewała się, że społeczeństwo zareaguje i coś się będzie działo. Jak jest teraz? Na poważnie, przedstawiciel marynarki wojennej mówi, nie wiemy, co to jest, nazywamy to jako nieznane, powiedzmy, obiekty powietrzne. No przecież każdy myślący człowiek mówi, no co, jak to nie wie, co to jest? No przecież to nie jest dron, to nie jest komar, to nie jest latawiec, tak? Co tam jeszcze możecie wymienić? Jakiś tam klucz ptaków, albo jakiś obcy samolot, albo może chiński jakiś samolot szpiegowski, czy supermaszyna. Mogliby tak powiedzieć, słuchajcie, no ich obowiązkiem jest wiedzieć, gdyby to była chińska maszyna, rosyjska maszyna, czy jakakolwiek inna. No przecież to byłoby larum. No jakim prawem nad San Diego, Kalifornia, nam to po prostu latacie dosłownie, wprawdzie wysoko, 24 tysiące metrów. Ten skok tego obiektu, tam zresztą te komentarze pilotów, znacie te nagrania, 6 tysięcy metrów w ciągu praktycznie, nie wiem, sekundy, czy ułamka sekundy. To w ogóle jest niewyobrażalne. I te prędkości dla współczesnej, tej jawnej technologii, wiemy, że jest to tajna technologia wojskowa i tam to się tam różne rzeczy już ma. Ale przecież oni nie pokazywali tutaj na tych nagraniach, że część armii mówi, słuchajcie, tu mamy takie obiekty, bo my nie wiemy, co to jest, a druga część armii w tym czasie, gdyby to były tajne obiekty wojskowe, gdzieś je testowała i tak to się mówi, kolegę sfilmował i jeszcze się tym chwali w mediach. Także to był absurd. To jest dla mnie taka logiczna podpowiedź, by nie interpretować tych obiektów, które zostały tu nagrane, jako, powiedzmy, obiekty czy doświadczenia samych wojskowych, bo byście to nie pozwolili po prostu, żeby kolegę wysypywał w ten sposób jakieś tajne eksperymenty czy przeloty, pokazywał potem jako UFO. To jest bez sensu, uważam. To po prostu wyszło. To jest element ich strategii. Trzeba coś pokazać i skupić uwagę społeczną na nas, to znaczy na nich. To my tutaj teraz spotykamy się z jakimś problemem poważnym, my jesteśmy poważni, bo to my tutaj bronimy naszego narodu amerykańskiego i my tu widzimy, że coś lata, tak? I to jeszcze nie wie, co to jest. W domyśle może to być obce. No więc my wszyscy się gapimy. O, Boże, ja też tutaj siedzę już 10-15 minut, gadam tylko o tym, tak? Kiedy tysiące innych relacji, które zostały zrealizowane na świecie przez różnych, no, zwykłych obywateli, którzy mając aparat, kamerę, coś sfilmowali i uznaliśmy, że część tych nagrań jest autentyczna. One nie robią takiego wrażenia, bo nie mają tej pieczątki, że wychodzi ktoś, kto ma placet, to znaczy ma pieczątkę na wiarygodność, kogo będą słuchać obywatele i powie, słuchajcie, mamy coś, co jest de facto niezidentyfikowane, nieznane. I to ma tą wagę. Ktoś by powiedział, to co, Janusz, to martwisz się tym, że to ujawnili? Nie, no oczywiście, przecież ja przez całe te swoje życie ufologiczne, to do 90 roku, tych lat się trochę przecież łatwo policzyć, uzbierało, że przecież niczego innego nie robiłem, jak koncentrowałem się między innymi, albo przede wszystkim na relacjach wojskowych. Sam poznałem generała Czernowa, byłem pierwszy, który puścił w sensie wideo zarówno jego na świat, wystąpienie z Wrocławia, jak i pułkownika Grudmana, świętej pamięci już, też wywiad był pierwszy wideo w ogóle w Polsce, czy major Makieła też pierwszy, żeśmy go nagłośnili, w sensie pokazali, nie tam, że ktoś napisał artykulik, to było pokazanie człowieka w przypadku Grudmana w mundurze. Wystąpił mówiąc o UFO, znacie, mam nadzieję, część z was ten wywiad, który robiłem z nim w 90, chyba to było 8 roku. Jakie to czasy dawne. I teraz wracam do tego, że tak, i cieszę się z tego bardzo. I będziemy za każdym razem namawialiśmy, pisaliśmy apele do wojskowych, żeby ujawniali. W Polsce cieńko to wygląda, wymieniłem te nazwiska główne.
to były prywatne wypowiedzi wojskowych, one nie były w żaden sposób nigdy sygnowane i potwierdzane przez jakikolwiek szczebel władzy wojskowej w Polsce, czy jakiejkolwiek innej. Natomiast tutaj zostało to potwierdzone przez tego rzecznika, prawda, czy zastępcy szefa do spraw operacji morskich, marynarka wojenna USA. I to jest to clue, to jest to, powiedział gość, nie wiemy co to jest. I wracając, już nie będę tak przegadywał, bo też sobie postanowiłem, że troszkę sprawy UFO tutaj wrócą u mnie, mamy wiele wewnętrznych przekształceń u nas w studiach i tak dalej, do tych spraw kosmicznych, że chciałbym podkreślić, że to właśnie, że oni wykonali kolejny ruch, którego celem jest utrzymanie kontroli nad procesem ujawniania, skupieniem uwagi obywateli na nich. To oni teraz będą dostarczać informacje. Nasze, jak powiedziałem, setki tysięcy zdjęć i filmów w skali świata, nieraz naprawdę fenomenalnych, które by można było uznać, przynajmniej tak wstępnie, roboczo, tak, to nie są fejki, to nie są fotomontaże, jakieś kombinacje. To jest nic w porównaniu z tą siłą rażenia, jaką nam teraz zaoferowano, czy właśnie stworzono takimi filmikami. Widać, że to są kamery profesjonalne związane z monitoringiem, z namierzaniem celu, powiedzmy w sensie wojskowym, tak? Te komentarze pilotów, mówię, widać śmiesznie mało, tak? W sumie. To są śmiesznie małe i słabe nagrania z punktu widzenia tego, co my w ufologii widzieliśmy, w sensie ludzie widzieli, ale też i nagrali ludzie różne obiekty. W dzień przede wszystkim. Tutaj to pierwsze nagranie z 2004 roku to w ogóle jest na podczerwień, tak? Więc kamera musiała mieć, to jest specjalna kamera podczerwień. To też jaka też odległość, patrzcie, mają te kamery, te wojskowe, dużą zbierają z dużej odległości obraz. I to po prostu tylko jest tak, stwierdziłem. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że my nie możemy jako świat cywili, którzy od lat tuż powojennych narażali się na ośmieszanie, budowali wbrew narracji establishmentu naukowców praktycznie wszystkich, mówili prawdę, że to jest. Że po prostu nie można teraz dać sobie odebrać tej inicjatywy, że tą prawdę o UFO mówili zwykli, normalni ludzie, a nie establishment. On go ukrywał. A dlatego, że nie możemy tym UFO ludziom ufać, ponieważ przez tyle lat ukrywali tą prawdę, więc nie wiadomo, jak ją teraz będą chcieli wykorzystać i które z tych wszystkich aspektów wiedzy o UFO oni będą nam serwować, a które będą nadal ukrywać. Nie znaczy to, że my, jak sam już powiedziałem wcześniej, nie chcemy tych informacji od wojska czy służb specjalnych, wręcz przeciwnie, chcemy. Tylko nie możemy dać się sprowadzić do zwykłych widzów, którzy po prostu będą tylko achy i ochy, prawda, podnosili, bo wojsko pokazało, czy ktoś tam coś z rządu wypuścił. Ponieważ my im nie ufamy i nie mamy podstaw, by im ufać, żeby oni odzyskali jakikolwiek z naszej strony mandat zaufania, to musi zdarzyć się tutaj to dużo, dużo więcej. Sam mandat zaufania nie upoważnia do tego, żebyśmy zwolnili siebie jako obywatele wolni w Polsce, Stanach Zjednoczonych, na całym świecie z nadzoru nad tym, co w tej sprawie się dzieje. I obecności nas tutaj najbardziej, powiedzmy, nie wiem, reprezentatywnych ludzi nad tym procesem. Ponieważ jeżeli my to zostawimy im, to będzie to elementem prawdopodobnie projektu nowego porządku świata, to będzie element budowania rządu światowego, bo oni w którymś momencie wyskoczą i powiedzą, że no popatrzcie, są tu obcy, jest zagrożenie, mogą nas zaatakować, no to kto nas będzie bronił? Wspólna światowa armia. I gdybyś ktoś powiedział, no tak, ale na ile planetach też już mają może wspólne rząd i tak dalej, ale my nie chcemy mieć takiego rządu wspólnego na świecie, który ma być stworzony tak, jak dzisiaj stworzone są nasze rządy w naszych krajach, bo to jest to samo jeszcze gorzej. Jeszcze gorzej, bo one są jeszcze ukryte, kręgi władzy w skali świata. My nie chcemy takiej władzy, ponieważ jest to władza ukryta, władza, która nie ma naszego mandatu, bo my nie wybieramy tych ludzi tak naprawdę. Nie ma demokracji bezpośredniej przede wszystkim. To są manipulacyjne struktury, tak zwana demokracja parlamentarna, która jest ukrytym, powiedzmy, pewną formą, ukrytą formą autorytaryzmu. I w sprawie UFO gra idzie o wszystko, bo z kim ci, którzy pozwolili troszeczkę
ujawnić prawdy o kolejnych, bo tych prawd jest troszkę więcej, mówię z rządowych kręgów, jak już wspomniałem, to po prostu to czemuś będzie służyło i my musimy mieć własną narrację, własną interpretację. Mamy własne źródła informacji i to bardzo wiele. W tym również ludzi, którzy mają otwarty kontakt, na przykład telepatyczny, channelingowy. Ja wiem, że to jest trudno interpretować, czy on ma coś w głowie pomieszane, czy to jest mind control, czy konfabulacja, czy rzeczywiście ma jakiś kanał otwarty i ma jakieś cenne informacje, czy pytanie od kogo. My to wszystko musimy wziąć pod uwagę, łącznie z tymi oczywiście wojskowymi doniesieniami i trzeba stworzyć coś w rodzaju takiego trybunału, potężnego ruchu obywatelskiego, którego celem będzie nadzór, obywatelski nadzór nad tym, co staje się dzisiaj już faktem potwierdzanym przez mniej lub bardziej miarodajne, powiedzmy, źródła czy czynniki oficjalne. To, jeszcze raz powtarzam, nie może oddać tej sprawy w ich ręce, mimo że oczywiście mają gigantyczną przewagę, bo oni mają taką ilość nagrań, które zrobiło wojsko, czy sami zebrali z terenu. Mają za to pieniądze, środki, ludzi, fachowców. Żeby jeszcze je zinterpretować, mamy doniesienia wiarygodne o kontaktach obcych z tymi tajnymi grupami rządzącymi typu MJ-12, osławiona sprawa i porozumień między poszczególnymi mocarstwami a pewnymi grupami obcych, tak? Przeciwko ludzkości. Przeciwko ludzkości w konsekwencji, dlatego że, powtarzam, nie wiadomo jaka grupa ludzi została w ciągu kilkudziesięciu lat, właśnie roku 2000 to było masowe, porwanych przez UFO, a czasami były to porwania aranżowane w towarzystwie wojskowych z tajnych komórek ziemskich, prawda? Wciąganych do projektów realizowanych razem wspólnie z wojskowymi. Słynna właśnie Area 51, która miała być w cudzysłowie zaatakowana teraz, w formie pewnego żartu funkcjonowało oczywiście. I te kompleksy, które tam były za zgodą rządzących. Dlatego ten właśnie potężny ruch obywatelski musi zacząć się krystalizować, musi po prostu powstawać. I nie po to, żeby zrobić wielką wendetę za to, co nam zrobiły kręgi władzy, bo większość tych ludzi, którzy rządzą, to generalnie biorąc, ja nie lubię używać brzydkich słów, ale wiecie, o co mi chodzi. W sprawie UFO to byli, delikatnie powiedzieć, nie wiem, dyletanci, tak? Nie byli w stanie nawet emocjonalnie tego objąć, nie ogarnąć tego, nawet ktoś im podłoży jakiś raport, to oni woleli tego nie widzieć, bo co oni mieli z tym zrobić? To co mieli pójść, jeszcze też pytanie, czy my nie jesteśmy winni, teraz powiedzą to i teraz co społeczeństwo zrobi? My jesteśmy po części współwinni temu, że ta tajemnica ciągle trwa i że oni ją rozgrywają przeciwko nam. Ponieważ teraz, jak to by oni to nagle wysypali, pomijam, że stracą władzę, bo by stracili, ale ilu ludziom na świecie zalałby się cały ich świat? Ile ludziom ortodoksyjnie czytającym świat wedle ortodoksyjnych formów religijnych? To będzie katastrofa. Też już teraz widzę, jak się bronią ludzie na przykład z katolickiego świata przed tym faktem, że to jest biologiczne i że to istnieje realnie, a nie jakieś tam demoniczne, tylko fantasmagorie, jakieś tam manifestacje demonów, bo nie mają takiej interpretacji. Naukowcy skompromitowali się jako nauka establishment, no po prostu no niewyobrażalne. No to jest niewyobrażalne, ci, którzy odpowiadają za to, żeby szukać prawdy, pilnować, żeby być pierwsi tam, gdzie coś się dzieje, a ludzie tego nie rozumieją. Byli pierwsi, którzy ośmieszali najbardziej ewidentne przypadki dziwnych zdarzeń, donosili ludzie, były zdjęcia, 1000 razy lepsze niż to, co wojsko tam wystawia. Gdzie byś nie spojrzał? Tam jest kompromitacja. Na końcu politycy, którzy z reguły są najgłupsi z tego wszystkiego, no ale wszystko sankcjonujące ze strachu i z dbałości o to, by mieć na stołku. No. Więc my stoimy przed gigantycznym rozstrzygnięciem. To, że tak czy inaczej będzie wielki wstrząs, prędzej czy później, ale ludzie dowiedzą się, że to jednak prawda, bo oni się dowiedzą, no nie ukrywajmy, no, nie uwierzą nam, bo myśmy to już ćwiczyliśmy to już tyle razy, to przekazywanie wiedzy do ludzi. I nam nie będą wierzyć, bo my nie jesteśmy na świecznikach władzy. Tak są nauczeni, nie tylko w sprawach UFO, w każdej innej sprawie, w sprawach medycznych mamy to samo, po prostu wierzą, co powiedzą w telewizji, czy na przykład, nie wiem, Jerzy Zięba to jest człowiek, który zna medycynę i świetnie radzi, jeśli chodzi o to, co robi w sprawach zdrowotnych, jeśli chodzi o medycynę naturalną, albo co z niego Hochsztaplera i złodzieja, prawda, i ludzie patrzą, co w telewizorze gadają, tym dużym. No i taka jest mentalność. Także my jesteśmy współwinni temu, co się dzieje,
I dlatego też dalej będziemy pracować na rzecz tego, żeby ta świadomość rosła. I myślę, że dużo zrobiliśmy jako całe środowisko, i to również ci, którzy odeszli, nie żyją, wymienię, nie wiem, Bodarblania, cała grupa ufologów powojennych, którzy dużo zrobili. Jeszcze większość z nich na szczęście żyje, chociaż jest mniej aktywna. Natomiast establishment musi powiedzieć swoje, musimy na nim wymuszać to, ponieważ ludzie uwierzą to, co powiedzą w telewizorze, w wiadomościach głównego nurtu, w TVN, w TVP. Jak tam powiedzą, to wtedy większość ludzi to zaakceptuje. Jeżeli tam nie powiedzą, no to nawet gdyby nie wiadomo, co się działo, to tego nie będzie. Nawet tak paradoksalnie, gdyby nad głowami latali co drugi dzień, a w telewizji tego nie powiedzą, że to jest, to w zasadzie większość ludzi uzna, że to tam może jakieś ćwiczenia wojskowe. Tak samo jak nad naszymi głowami co kilka dni powstają sztuczne chmury na masową skalę, chemtrails, te smugi chemiczne po prostu zabierają nam piękną pogodę. No, każdy z nas z NTV to wie, że tak jest, prawie każdy, tak? I co z tego? I większość ludzi po prostu, bo rozmawiacie z znajomymi, przyjaciółmi, no z kimkolwiek, sami jesteście szokowani, jak to jest możliwe, żeby to, co jest nad twoją głową, bo to widać, to nie są chmury takie typowe po samolotach, gdzie po kilkunastu sekundach znika smuga kondensacyjna, tylko to po prostu są pręgi, które się utrzymują całymi godzinami i robi się z tego zawiesina. No, jest jak wół na niebie, a jednocześnie tego nie ma, bo ludzie tego nie widzą, a w telewizji o tym nie mówią. Jak w telewizji o tym nie mówią, to znaczy, że tego nie ma, w tym dużej telewizji, dużych telewizorach. Dlatego też w sprawie UFO niestety tak jest. I naszą rolą jest domagać się jak najwięcej z tych wszystkich ukrytych archiwów, bo tak czy inaczej ta prawda musi wyjść. Ale jak powiedziałem i będę kończył, nie możemy odebrać sobie tej narracji niezależnej na temat zjawiska UFO, na temat tego, co wiemy o istotach pozaziemskich z różnych źródeł i tego, jak mamy się zachować jako ludzkość, czy to jest dla nas zagrożenie, czy też to jest dla nas jakaś szansa, bo są i takie doświadczenia, i takie, można powiedzieć, sytuacje. Musimy mieć bardzo rozsądną analizę tego zjawiska ze wszystkich możliwych stron, łącznie ze stroną duchową, bo pod tym względem, wydaje mi się, mamy przewagę przynajmniej nad tą całą zgrają ludzi, którzy koncentrują się tylko na aspektach wojskowo-polityczno-militarnych tego zjawiska właśnie UFO i tego, czym obcy dysponują. No ale to jest polityka, polityka to się egzopolityka, więc polityka uwzględniająca oczywiście istnienie sił pozaziemskich, bo to już jest polityka. I tyle na dzisiaj. Śledźmy to, pokazujmy własne materiały, zgłaszajcie do nas wszystkie te relacje, własne doświadczenia. Mam już tak na wesoło wam powiem, kończąc, dziękując, mam tutaj gościa studia, muszę się jeszcze spotkać i porozmawiać, ale ostatnio to było, bo jeździłem po Polsce sporo, nieważne, gdzieś koło 4 nad ranem ktoś zadzwonił. Telefon mam włączony niestety, muszę się przyznać, że raczej jest włączony i dzwoni człowiek i mówi mi, że przed chwileczką widział potężny obiekt, na Podkarpaciu tylko powiem. Mam jego telefon, to wszystko wpisane, oczywiście. Jak on zaczął o tym opowiadać, kwieciście z użytym słów powszechnie uznanych za obraźliwe, a jednocześnie tak głęboki autentyzm był tego opowiadania, prawda, co on widział, jak on widział, jak uważał, że po prostu w tak dużym szoku zapytałem, czy mogę pana nagrywać? No oczywiście, no może pan nagrywać, nagrałem sobie to. Niestety to nie będzie do publikacji, mimo że powiedziałbym, że to, co on zobaczył, patrząc na psychologię, język oczywiście, emocje, które są tam użyte, uznałem to, że to była obserwacja prawdziwa. Czegoś naprawdę dużego i nadzwyczajnego, natomiast ten język, można powiedzieć, wzięty wiadomo skąd, nie pozwala na to, żeby to publikować, bo byśmy co chwileczkę tylko pip, pip, pip puszczać. Natomiast dla koneserów tematu na spotkaniach zamkniętych, ponieważ nazwisko nie będę od siebie ujawniał tego człowieka, ani tego telefonu, będzie można to puścić się pośmiać. Mówię o tym, ponieważ tu było tak trochę poważne, dęci, jesteśmy jasne, to jest naprawdę wielka sprawa, to jest najważniejsza sprawa dla ludzkości, uważam, przetrwać ten czas, w którym żyjemy, przetrwać możliwe kataklizmy, czy to wojenne, czy żeby do niego doszło, czy związane ze zmianami klimatu, bo rzeczywiście się dużo dzieje. Jednocześnie no, przetrwać i jakoś wyjść zwycięsko z tego szoku poznawczego, który nas czeka i do niego się w właściwy sposób przygotować. Trzeba też mieć do tego troszkę dystans, umieć się śmiać, troszkę też siebie z różnych świadków UFO, bo wtedy nie da nam się zwariować. I takim właśnie troszkę sympatyczno, wesołym akcentem chciałem zakończyć tą dość poważną, na początku przynajmniej, wymowę, moją tutaj taką refleksję. Dziękuję wam bardzo i śledźmy ten temat, piszcie do nas, dzwońcie, mam dużo ciekawe zgłoszenia, także
coś się będzie, mam nadzieję, długo działo, bo mam fajne materiały, gdzieś tam je przeleżały z ostatnich wakacji choćby. Na razie, dzięki.